Jestem. Mogłem wczoraj to spróbować, no ale człowiek nie wiedział. Jestem po drugiej stronie miasta, w dzielnicy Osadników. Ciekawe, co było to wczoraj zrobić. No ale zacząłem zwiedzać od tej strony. Znaczy nie, bo po drugiej stronie byłem w nocą. Tylko że to było takie dosyć dramatyczne zwiedzanie. A zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Też jest to pozamykane, bo nie wiem, jak oni to miasto podzielili. Ale dosyć ciekawe. Historia też jest ciekawa, warto przeczytać, od kiedy to się zaczęło. Do 1926 roku żyli tutaj w harmonii i kiedy doszły słuchy, że spalono Musk, wycięto tutaj Żydów w pień, chyba 67 osób zginęło, reszta musiała uciekać do Jerozolimy. I od tego momentu trwają tutaj problemy. Hello. Wrócili tutaj chyba w latach 90, że dobrze pamiętam. I zaczęli się osiedlać. No tu już są nowe domy osadników. Tu jeszcze jest stara dzielnica. Ciekawe jest takie życie w takiej zamkniętej enklawie. Myślałem, że będzie większy problem, żeby się dostać, nie? Jestem ciekaw, gdzie ta wczoraj impreza była, co tak głośno było. Szkoda, że nie wiedziałem, to bym wyskoczył na imprezę. Wszędzie budki żołnierze. Druga część, czyli osiedle osiedlańców żydowskich w Hebronie. Wczoraj byłem po drugiej stronie muru. Gdzie było słychać głośne śpiewy. Żyję tutaj, ja jestem bardzo blisko drugiej strony, strony arabskiej. Żyję tutaj 500... Szkoda, że wczoraj nie przyszedłem. Żyję tutaj, to ciekawostka taka, żyję tutaj 500 rodzin żydowskich, a po drugiej stronie jest ponad 250 tysięcy Palestyńczyków. Teraz jest wyjątkowo spokojnie, wejdziemy sobie do takiej budki obserwacyjnej. Na razie mnie jeszcze nikt nie wygania. I zobaczymy, jak płynie życie po stronie arabskiej. I rysunki żołnierze się chyba nudzili. Sobie coś rysowali. Szedłem wczoraj w ten dół, nawet sobie tu zdjęcie robiłem, pamiętam. I tą budkę z drugiej strony. Ciekawe doświadczenie, takie coś zobaczyć. On się czuje jak żołnierz teraz. I'm feeling like an Israeli soldier watching the other side. Very interesting. Two different worlds. Behind white barbed wires. Pozdrawiam, ruszam dalej w poszukiwaniu czegoś. Jak zwykle dopisuje mi szczęście, udało mi się wejść do Yeshiva School. Czekam tylko teraz na pozwolenie. Oczywiście żołnierz mnie pilnuje, żeby... No wszędzie tu są żołnierze, żebym coś nie przeskrobał. I zobaczymy, jak to wygląda od środku, jak wygląda tutaj życie. Pozdrawiam jeszcze raz z osiedla... Osiedleńców, jak to mówić? Osadników. O. From Turkey. What did you say? 1876. And actually came here, you know, the Jewish, I believe it's very religious. So this is the original entrance, right? Well, this is after, this is a more later building. It was built for the rabbi. You see the picture of the rabbi? Oh yeah. Like you can see the holy man. Only from his eyes. So what is very interesting,
we found this. You see this? The sign? Scripture? Yeah. So it's in Hebrew, of course. Mm-hmm. Okay. And this is the original, like, I don't know what you say. You know what is Hamsa? You know what is Ayin Hara? Have you ever heard about this kind? Ayin Hara, it's like when people looking at you and jealous. Okay. Yeah, so yeah, they yeah. don't look at you very well. Understand. So you have a lot of signs against this kind of influence. Yes, I know what you mean. This creature actually it's against the influence of jealousy. Oh. You see this? It's speaking about Yosef HaTzadik. You know about Yosef HaTzadik? Yes. So he said, I'm from the I'm like a relative. I'm from the Yosef is my forefather. Like, yeah, from the past. He's my forefather, and he protected on me against jealousy and against people look at me not very well. It's called Ein Abisha, and the year it's in Hebrew year. You see here, Tafresh Lamed Vav. This year it's 1876. So this is the original one. So if anyone had any doubt about the building, about the building, you got the proof now. This is, you can see. The Me'arat HaMachpelah, tomb of our forefathers. Mm-hmm. It's in French, but I don't remember how they say it in English. On the Patriarch. So you can see something very, very interesting about this structure. Mm-hmm. Because you can see it's built, this building will have some different parts. Yes, and they have the wall. So the basic part is this. Not walls, with the lines. Mm-hmm. Yeah, I know. Mm-hmm. I don't know what they were for. Mm-hmm. Was built 2,000 years ago by the same one who built the Kotel, built the Jerusalem Mount of Temple. It's Herod, the king. Yeah. Yeah, king of Herod. Yeah, Herod. He built it like a tomb. Actually, no one knows where is the original entrance of this place. Built something of his own to say this is my place. So if you look at the center, you can see the main building inside. Yes, yes, absolutely. What does it look like? Take a good look. No. The second temple? No. Take a good look inside the center of the building. You can see the center of the building there. Look at it, what do you think about it? You see it with the gray roof? Yeah, can I you see it? Yeah, a little gray, yeah. Okay, make it easier for us. Look at the church. Yeah, like it used to be a church there, because right? Because it was a church. Yeah. It was built by the Byzantine. Okay, they built this. After the Muslims and the Crusaders, before they came, if you can see a little post, it's like a wall coming out. Mm-hmm. Of the building, it was a Crusaders' fort. Oh, okay, they built yes, here yes. a fort. After this, the Mamluk they came, they make all this little decoration around the building. And after the Muslims, they built the two towers of the mosque. Yeah, I see. Now it is a mosque. What is very special about this place, actually, it is a place of a religious place for praying for 2,000 years old. From the time of the second temple, Jewish and Christians and Muslims came here to pray together, right? They never stopped. So mm-hmm. there is, I think, no place like this in mm-hmm. all the world. It was a place like to pray, and even before there were hours for Jewish, hours for Muslims. Today it's separated, but I think it was very, very special, like a place with Jewish and Muslims they pray together. Jewish part and the Muslim part, so I suppose you already were there. Right? No. You can see, you can hear the noise, because we believe it's not like university. It's the wisdom of Judaism, it's believing in wisdom. Not about like a philosophy, a bad wisdom.
they learn more, right? And you also have that building young. And actually they stay here all the course of the day. We have like 300 students. Także jestem w Yeshiva School po raz pierwszy w życiu i tu dzięki znajomemu, który poznałem, z łask mogę zobaczyć to, co chyba żaden turysta trudno mi to powiedzieć, ale Bóg mnie błogosławi, widzę cały czas. You say 300 students, right? 350. A lot of them are married. What? A lot of them have families. Jesteśmy na osiedlach. Życie płynie spokojnie, autobusy, trochę wojskowych pojazdów. Idziemy teraz do Abraham Spring. A, bo tu jest jednostka wojskowa, także dlatego tak tutaj tyle jest. Tu jest Abraham Spring, Hebron Biblical Pathway, czyli muszę w tą stronę iść. O, tu mam mapę. Ja sobie zobaczę, gdzie. Dzielnica się nazywa Dwaha. Ale z tej mapy za bardzo, a nie, jest po angielsku. Tak to wygląda mniej więcej. Chłopaki pilnują. Tu jak czytamy, w 97 roku Hebron był podzielony i Żydzi dostali tylko 3% miasta. Oslo World, czyli druga infintiada. Dlatego te sklepy zostały zamknięte, te budynki, ze względów bezpieczeństwa. I tu chyba były te rozruchy całe. No, nigdy nie widzi. Chyba zobaczymy te pozamykane budynki. Lubię chodzić po starych budynkach. Trochę jak John Tekliński. Idę dalej. Wczoraj byłem po drugiej stronie w zamkniętych budynkach, a teraz jestem po tej stronie. O. Aha, bo tu jest jedna strona. Tu jest mask. Tam jest baza wojskowa. Cmentarz. Tak wyglądały domy. Let my rabbi go. Go gdzie? Ty, chyba klimatu nie ma. Co tu jest? No i kominek tu. Jak za kratami życie. O Jezus Maria. Shit. Pierdziele. Gdzie ktoś się bardziej wystraszył? Ja czy ten pies? Spierdzielam. A może mógł zrobić wyjście? Może on nie wie. Teraz pewnie z części osadników żydowskich będę szedł na część arabską. Będę miał telefon włączony, może mi się uda coś nagrać. Pewnie się uda. No i idę do świętego miejsca i dla Żydów, dla muzułmaninów i dla chrześcijan. Także zobaczymy, jak to wygląda. Tu widzę, jakiś turysta idzie po drugiej stronie, także będzie ok. Takich wariatów w takich miastach jak to, czy w ogóle w takich miastach, co turyści rzadko przebywają, spotyka się zawsze pozytywnie nastawionych wariatów. Jak widać tutaj ślady infinidiady. W 2000 którymś roku chyba to było. Druga infinidiada, jeżeli się nie mylę. To trzeba pokazać permit, że się ma. Mnie się udało. Wszystko pozamykane tutaj.
Hello, show. Z Polski? Yeah. Cześć. Witam. Chciał to zwiedzać? Tak. I widzę, że pan nagrywa. Tak, tak, lecę się dalej. No. Jak było? Tak. To ma pan przy okazji informacji, które chcę powiedzieć. Po lewej czy po prawej? Chcę wiedzieć więcej. Naprawdę miły pan, który opowiada wszystko, co trzeba wiedzieć o tym miejscu. Dobra, no na razie. No jak widzicie, nasi są wszędzie. I już część arabska. Spróbuję złapać tu informację turystyczną. Tu już kompletnie inne klimaty. Tam pełno policji Izraela, tej palestyńskiej, a tu już są inni żołnierze. Shalom! Znaczy, jesteśmy jeszcze w tak zwanej strefie buforowej, że tak powiem. Żeby się nie mieszali jedni z drugimi. Aha, możliwe, że jestem w tej jeszcze. O, tu jest jakiś visitor center. Przydałby się gimbal, nie? Niestety go nie mam. Sorry, I'm speaking Polish only, but I met some crazy Polish guy. Probably crazy like me too. A tu już jest chyba ochrona palestyńska. Inne mundury, czy nie? Czy się mylę? Jakieś Rosjanie. Nie.